Czołem zwierzaki, witam w kolejnym projekcie. Tak jak zapowiadałam, czas na Prince of Persia Warrior Within, czyli dusza wojownika. Jeżeli przypominacie sobie level więzienny z Piasków Czasu, to sobie wyobraźcie, że dusza wojownika to jest coś podobnego, tylko jeszcze ciężej, jeszcze mroczniej i jeszcze trudniej. Walka w tej grze jest o wiele trudniejsza niż w poprzedniej części. Generalnie gra ta została wydana rok po Piaskach Czasu, a akcja samej gry dzieje się aż 7 lat po tamtych wydarzeniach w Azad. Tutaj mam swój profil już gotowy, ale zacznę na nim nową grę. Ponieważ mam tutaj już porobione ustawienia i mam nadzieję, że nic mi się nie zepsuje. Jak to mówią, nadzieja jest matką głupich, ale niech tam. Będziemy grać na normalnym poziomie trudności. Jest on już wystarczająco trudny. Powiem, że normalny jest naprawdę sporo trudniejszy niż w Piaskach Czasu. A trudny jest zdecydowanie ponad moimi możliwościami. Ja nie będę się zniżać do poziomu łatwego, chyba że naprawdę da mi coś w kość. W sumie to nawet nie wiem, czy ta gra pozwala na to, żeby obniżyć poziom trudności. To może być zabawne. Okej. Yeah.
kill him. No cóż, ta pani zdecydowanie nie jest towarzyska. O-o. Au, 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 au. Au. Tak jak... Ała. Ej. Wow. Ktoś tutaj jeszcze się kręci? Nie, chyba się udało mi tamtego... O, kolesia wyrzucić za burtę. Okej, okay, nie jest tak źle. Wow. No, muszę powiedzieć, że całkiem sprawnie idzie mordowanie tych delikwentów. Dużym cholerstwem w nas zrzucają, to na pewno. Wow, chyba zdeptaliśmy jakiegoś załogonta. Nice! Teraz jeszcze tylko... O właśnie, trzeba znaleźć sobie alternatywną broń za tę, która została nam odebrana. Tak przy okazji, jak widzicie, nie mamy sztyletu czasu. Sztylet w poprzedniej części oddaliśmy Farze, wobec czego... No przykro mi, ale koniec zabawy sztyletem, za to możemy podnosić broń przeciwników. Za to... Te dziwne światełka, które podnosimy, to jest piasek. Tak, wciąż możemy zbierać piaski czasu mimo braku sztyletu. Bo jest coś, co książę przecież zabrał od Fary i jej tego nie oddał. Jest to medalion, który chronił w poprzedniej części Farę przed zostaniem upiorem piasku. Oh yeah. Freeform Fighting System. Naprawdę fajna sprawa, jak widać. To jest udoskonalenie walki wprowadzone w Warrior Within. Które pozwala nam naprawdę cuda robić w trakcie walki, ale cóż. Niedoskonałości sterowania troszeczkę sprawę pogarszają, tym bardziej, że książę nie jest idealnie responsywny. Niestety. Czy ja kogoś zabiłam tym w końcu, czy nie bardzo? Tak jest. Możemy rzucać przeciwnikiem w przeciwnika. Okej. Okay. Jest. Czy tu jeszcze ktoś? Oczywiście, że tak. Hej, Shakti, mamy do pogadania. Nie potrzebuję więcej piasku. Sio, z drogi. Dziękuję. You better hope I don't. Ow, 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 ow. Cholera. You have two choices. Run or die. Cholera. Walka z nią jest upierdliwa. Ona jest jednym z bardziej wrednych przeciwników. Ała! Au, 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 au. No Shakti, podejdź tu. Ała.
No, jesteśmy pirat za oko pół na pół, w sensie ona ma pół paska życia i ja mam pół paska życia. Ała. Czemu mi się nie udaje zrobić w tej chwili kontry na niej? The Empress. Auć! Zgłaszam sprzeciw. The Island of Time. The place where the sands were created. The place from which the Maharaja stole the hourglass. And what if I could reach this island? They say the Maharaja found portals there, where one could pass backwards through time. Back through time, to the birthplace of the sands. Something terrible happened when our army traveled to the Maharaja's palace. You found the sands of time. Worse, I opened them. Whosoever shall open the sands must die. I was forced to kill those I fought beside. Those I had loved. But now an unstoppable beast chases you. For the first time in my life, I am afraid. And you will die. I used the sands themselves to reverse time, making it as if the hourglass was never opened. The beast, the Dahaka, is the guardian of the timeline. You were supposed to die, so it will catch you and see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness. Even if you manage to reach the island, you'll still have to face the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. A mimo to spróbujemy. To żadna zabawa, siedzieć na tyłku i czekać na śmierć. Wow, urocze miejsce. Po prostu nic, tylko wybrać się na wycieczkę. Tak jest. Więc ptaszyska musimy załatwić zwykłym badylem. Hej! Chodź tu, przeraśnięta wrono. Dziękuję. Tak, napić się wody. Tylko, że to jest słona woda. Ja nie mam zamiaru pić słonej wody. Tu jest woda słodka, sądząc po tym, że spływa z góry. Słona woda to środek wymiotny, w sensie wywołuje wymioty. Ponure miejsce. No niestety, książę. Wiesz, wyprawa z założenia była niebezpieczna. Powinieneś był się liczyć z tym, że część przynajmniej twojej załogi zginie. Aj, aj, aj. Chodź tu, ptaszysko. Okej.
trochę pierza pofruwało. I tak, generalnie rzecz biorąc w tej grze... O, wow. Tak, nie szczędzą nam ponurych widoków teraz, sądząc tak po tych wiszących sobie tutaj trupach, kadłubkach i innych tego typu rzeczach. Są znajdźki. I to są takie skrzynie jak ta. I te skrzynie pozwalają odblokować grafiki. Takich skrzyń jest w grze 50. Niektóre pamiętam, gdzie są, innych nie pamiętam, więc... Może znajdę wszystkie, może nie. Czas pokaże. A to jest miejsce zapisu stanu gry. Woda tym razem. Zamiast chmury piasku. Tak jest. Generalnie w większości mechanika zabawy pozostała ta sama, co w piaskach czasu. Tylko naprawdę mocno rozbudowała się walka. W sumie bardzo lubię system walki w tej grze. Tylko niestety miejscami mnie to przeraża ze względu właśnie na tę niską responsywność postaci. Tak jest lepiej niż na klawiaturze, bo tak, ponownie gram na padzie, tylko że tym razem obyło się bez zewnętrznego programu, jakim był X-Padder. Bo ta gra całkiem nieźle czyta ten. Pada z Xbox One. O, proszę, kolumny. Skąd my to znamy, co nie? Ponownie wspinanie się po kolumnach. Tak. I skrzynie są właśnie w ten sposób czasami perfidnie ukryte tuż za polem naszego widzenia, więc musimy się rozglądać. I co ciekawe, nie zawsze pomaga rozglądanie się w ten sposób. Czasami trzeba przejść gdzieś. Tutaj na szczęście można było się... Wow. No proszę. W końcu udało mi się ich zabić. Tędy. Bieganie po ścianach pozostało takie same, jakie było w piaskach czasu, więc tutaj naprawdę właściwie zmian żadnych pod tym względem nie ma. Ała! Hami prostak! Wow, ale fontannę żeś urządził? Stary. No dobra, czyli idziemy dalej. Ile już mam tych skrzyń właściwie zebranych? Dwie chyba, nie? Tak mi się jakoś wydaje. O-o. No tak. Czy ja mam... Tak, mam drugą broń. To dobrze.
Tak jest, pajęczy miecz. Wreszcie jakaś porządna broń, a nie kijaszek. Kijaszkiem to się będziemy bronić w wieku 90 paru lat. Dobra, ale teraz... Ała! No przestań do diabła! W ostatniej chwili zdążyłeś, książę, z tym. Naprawdę jestem z ciebie dumna. Tylko że przeciwnicy nie muszą się, naprawdę nie muszą się tak przemieszczać po całej podłodze. Byłabym wdzięczna nawet, gdyby tego nie robili. Jak widać tutaj jest miejsce, do którego mamy się udać. To jest ta forteca. Miejsce urocze. Niestety problem polega na tym, że schodów nie ma. Jesteśmy na takim etapie istnienia tej fortecy, że ona powiedziała nope. Więc musimy znaleźć alternatywną drogę. Aj, nie ten przycisk. Są bardzo blisko siebie, więc się pomyliły mi. Tak, chcę zapisać, bo potem będę sobie pluła w brodę, jeżeli się okaże, że sobie zrobię krzywdę, z której nie uda mi się wykaraskać. Okej, widzę, że tutaj jest broń, ale ja jej chyba tutaj nie będę potrzebować. Co nie? Ta, ptasior będzie tutaj. Koleś, który składa się z ptaszysk. To jest wbrew pozorom najskuteczniejsza metoda walki z nim. Książę w tej części gry niestety w bardzo przedziwny sposób zbliża się do przeciwników, po których tak skacze. Jednak bardziej naturalne to było, co ciekawe, w starszej grze, czyli w Piaskach Czasu. Okej. Okay. Przeniósł się drań. To my sobie zbierzemy tę broń, która tutaj... była... Gro, oszukujesz mnie! Kradzież to jest. Tu powinna była leżeć broń, a gra mi powiedziała nope. Okej, okay, jak tak, to tak. Jak chcesz tak sobie pogrywać, proszę cię bardzo. O tak, tak, gadaj zdrów. Jak widać, możliwości, jeśli chodzi o akcję, jest więcej, ale też więcej opcji zrobienia sobie krzywdy przez to. Ała! Książę, nie o to mi chodziło. Trzeba natychmiast puszczać klawisz związany z poruszaniem się, jeżeli chce się wylądować jakoś sensownie. Bo inaczej można sobie poważną krzywdę zrobić. Czy ja wiem? Chociaż może. Może faktycznie, książę, spotkałeś gorszych niż ten delikwent tam. I to w samych Piaskach Czasu. Ci wielcy niebiescy kolesie z olbrzymimi mieczami, na przykład. To były upierdliwe istoty.
Hej, co tam u ciebie słychać? Ech, książę, nie o to mi chodziło. O, po tym poznać, że koleś jest już na wykończeniu. Piasek się zaczyna rozsypać z niego, a w tej chwili, no, rozsypał się po prostu na piach. Wow, nieźle ta szabelka wygląda. W sumie wolałabym mieć ten miecz, który nosisz u pasa zamiast tego pajęczego, ale niech ci będzie. Ruina. Ruina. No, ale zaraz poznamy właśnie nowy ruch, który poznał książę. Zjeżdżanie po takich właśnie... Wow. Ten miecz jest naprawdę mocny. Tamtego... delikwenta. Jaka szkoda, że się tak szybko psuje, bo niestety broń, którą podnosimy... Owszem, możemy ją wyrzucić. Tak. I podnieść inną. Ale niestety ona się psuje podczas wykonywania ataków. Tylko broń stała, taka jak na przykład właśnie ten pajęczy miecz, się nie psuje. Ale możemy sobie w ten sposób właśnie pomagać. Razić przeciwników z dystansu. Żeby uniknąć poważniejszych obrażeń. Poza tym oczywiście obłożenie klawiszy na padzie było inne bazowo niż to, którego używałam w Prince of Persia The Sands of Time na moim X-Paderze. Więc musiałam się troszeczkę pobawić w zmianę ustawień, to troszeczkę potrwało. No patrzcie państwo, jakie przyjemne miejsce. Zapiszę za chwilę. Madness. What magic is this? Nie trać czujności, bo zarobisz w pysk. Tak, i tym razem możemy wreszcie cofać czas. Nareszcie! It seems I've discovered one of the time-traveling portals the old man spoke of. Tak jest. I tak, w tej części mamy coś takiego jak mapa. Ale jest tak niedokładna. Goń za dziewczyną w czerni. Przeszłość. Dzięki. Dzięki, Gro.